jest sędzia, który zajmuje się papierami, ale organizacja jest w stanie nam powiedzieć bardzo ciekawe wiadomości dotyczące tego. No, papierki są podzielone na wielkość, prawda? To tutaj są podróże, drobna egzotyka i papierki średnie, małe, duże. A jeśli chodzi o cenę, no to każda papierka posiada określony, każda sekcja posiada określony wzór. I do tego wzoru się to przymierza każdego ptaka. No ptak, ten wzór to jest idealnie ubarwiony i idealnie po prostu zaznaczone wszystkie po prostu jego szczegóły. Na przykład przy nimfach to po prostu czubatość, kolory. No i po prostu to musi ptak być dorodny, zdrowy. Tak, zdrowiem, nie wszystkie elementy, pazury, inne rzeczy, ogon, ciśnienie, pióra, to jest podstawa. Różne widzę i zachowanie tych papów, nimfy takie dostojne, a tutaj tak klumat, tu zbite te papuszki. One, to jest wzięte z powiewy czy z miejsca i one są wystosowane, one się po prostu zbijają. To jest cecha na przykład nierozłączki, bo pani patrzy teraz na nierozłączkę. No on to jest bardzo lubo towarzystwo. Rozumiem. I swoją siłę traktują z biciu się razem w grupie i po prostu to jest jak gdyby czuł się lepiej. Dlatego nazywają się nierozłączką. Dużo jest wystawców? Nie jest dużo, bo to nie jest powszechne. Teraz to w ogóle się ogląda zwierzęta, ptaki, a hodowców zaraz to bywa, bo jest ci starsi. W naszym oddziale jest około 20 hodowców, tylko chowają. No, wystawia tutaj u nas 15. Także dosyć masowo. No, każdy stara się to, co ma najlepiej. Ale tu oceny są bardzo różne, bo są ptaki, które mają prawie idealne, nierozłączka. No a to trochę taka powszechna, to jest podobna. I to jest najważniejsze, że są to ptaki odchowane w hodowli hodowcy. To jest ptaki, które są hodowcy. Tutaj po prostu nie uzbienia się ptaki w kuchni, tylko musi być ptaki wychowane przez podobnie, czyli członka naszego. Dziękuję Panu bardzo za tę interesującą wypowiedź. Myślę, że dla mieszkańców Wolnicza tego typu wystawa jest bardzo cenna. Ja myślę, że to robili 12 lat. I bardzo dużo tu jest zwiedzanie. Myślę, że po 12 jutro będzie dużo. To jest jedynie możliwość zobaczenia. Wstęp jest wolny, więc to już jest wkrótce. Dziękuję Panu serdecznie. Na portalu nasz Wojnicz Aleksandra Romańska.